Poczty sztandarowe. Sztandary, prowadź. Thank you.
Bardzo proszę pana doktora.
Nie wiedziały, że ich najbliżsi niedługo zostaną skazani. Za pół godziny już nie będzie ich między nami. Dramat, tragedia, sprawa jest bezdyskusyjna i ewidentna. Budzi refleksję, pobudza do zastanowienia. Pojawia się błąd. Dlaczego? Za co? Co ci ludzie zrobili? Dlaczego ich to spotkało? Dlaczego tak samo zostali potraktowani w zupełnie inny sposób? Ich najbliżsi. O co tu chodziło? Bardzo często, kiedy rozważamy bieżące wydarzenia, kiedy zastanawiamy się nad tym, co się w tej chwili dzieje, nie bierzemy pod uwagę tego, dlaczego tak się stało. Najczęściej żyjemy bieżącymi sprawami, bieżącymi zagadnieniami, nie zastanawiamy się nad tym, jaka jest przyczyna tych czy innych zjawisk czy wydarzeń, o co tutaj chodzi. Nie ma po prostu takiej potrzeby. No, żyjemy bieżącymi sprawami, kto się zastanawia nad tym, dlaczego to czy inne wydarzenie nastąpiło właśnie teraz, a nie inaczej. Natomiast historyk na to spojrzy inaczej. Przede wszystkim nie ma wydarzeń, które pojawiły się niespodziewanie, znienacka i nagle. Nie ma też wydarzeń takich, które by nie zapoczątkowały inne zjawiska i dały początek kolejnym sprawom. Może czasem nawet zaskakującym, ale jeżeli umiemy patrzeć, jeżeli umiemy wnioskować i zastanawiać się nad tym, co nas otacza, co się dzieje i co wydarzyć się może, można przewidzieć rozwój wypadków. One nigdy się nie powtórzą tak jak kiedyś. Będą zawsze trochę inne, ale jednak mogą być. Jeżeli się zapomina o historii, bardzo często jesteśmy skazani na to, żeby tę historię powtarzać. I bardzo się później zastanawiam, dlaczego tak się stało. Jeśli chodzi o wydarzenie z książa, wtedy w tym dniu, o którym mówimy, 20 października 1939 roku, koncentrujemy się na tym, dlaczego ci ludzie zginęli, o co tu chodziło, dlaczego właśnie ci, a nie inni, o co tu w ogóle chodziło Niemcom. Czy chodziło tylko o zemstę, czy chodziło o to, żeby eksterminować Polaków, też jak najbardziej. Ale w tym wszystkim była metoda. Był pewien sposób działania i to określony sposób działania, który można znaleźć, proszę uwierzyć, jeszcze w XIX wieku. Pewnie, że nie można przesadzać z tym cofaniem się do przeszłości. Pewnie, że nie można tutaj grać w drugą stronę. To jest oczywiste. Ale to, co się wydarzyło na ziemiach polskich, na ziemiach dawnego zaboru polskiego we wrześniu i październiku 1939 roku, było prostą kontynuacją polityki niemieckiej, jeszcze wtedy wcześniej pruskiej, wobec narodu polskiego. Bardzo często się mówi, że traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku nie był traktatem pokojowym, taki jakbyśmy to rozumieli. To było wydarzenie polityczne, które stanowiło tylko interwał, pewną przerwę pomiędzy jedną wojną a drugą, o wiele straszniejszą. Wiele spraw pozostawiono niezałatwionych, wiele spraw pozostawiono niedopiętych do końca. I efekt był taki, że krzywda, poczucie niezadowolenia, niechęci, wrogości nawarstwiały się. One się nawarstwiały, one tkwiły w ludziach. W końcu jak doszło do wybuchu, to ten wybuch był straszny. I to w wielu przypadkach tak było. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to w zasadzie były takie dwa okresy, kiedy Wielkopolanie walczyli o niepodległość. W trochę inny sposób, za każdym razem. Najpierw to był czas do 1871 roku, czyli do utworzenia Cesarstwa Niemieckiego. Był to czas, kiedy jeszcze z Prusakami jakoś na upartego można się było dogadać. Wyglądało to tak, że proszę Państwa, nie można stale wojować tylko dlatego, że ktoś się nazywa Szulce, z kolei on nie może mnie atakować, bo nazywam się Kowalski. Współpraca między Polakami a Niemcami, Prusakami zależała od tego, jaka była tendencja w Berlinie. Jak te sprawy były odgórnie kształtowane. Nie było między Polakami i Prusakami, potem Niemcami, nienawiści na tle narodowościowym. To była wrogość polityczna, to była wrogość kulturalna i kulturowa, bo to nie jest to samo. Ale nie było wrogości nienawiści na tle narodowościowym. To zresztą było widać później w czasie I wojny światowej i powstania Wielkopolskiego.
oczywiście był było dążenie do odzyskania niepodległości, było dążenie do powrotu ziem od rodzonej Rzeczypospolitej i trzeba powiedzieć, że Wielkopolska wcale taka bierna nie była. To nieprawda, jak się często sądzi, jak w naszych podręcznikach, które przedstawiają warszawsko-krakowską wersję polskiej historii, że walczył tylko zabór rosyjski, a pozostałe dwa zabory się przyglądały tylko czas do czasu do obszaru. Wcale tak nie było. Ten punkt widzenia trzeba wyrzucić do kosza, trzeba sobie skończyć. Nie tylko walka zbrojna, nie tylko ofiara od życia, ze zdrowia, z wolności ci liczą walce o wolność. Człowiek się rodzi nie po to, żeby walczyć. Człowiek się rodzi po to, żeby żyć, pracować, wydawać na świat kolejne pokolenia, kształtować punkt widzenia następnych pokoleń, które się po nas pojawią. Walka, ale tylko w ostateczności. Kiedy już nie ma innego wyjścia, no to wtedy już walczymy. Ale życie nie może być ciągłą walką. To jest nonsens. Nie o to tu chodzi, nie po to się rodzimy. I w Zaborze Pruskim to rozumiano. Szczególnie po najpierw po epoce napoleońskiej, później po Marku Powstania Listopadowego wytworzyła się specyficzna metoda Wielkopolskiej Drogi do Niepodległości. To znaczy praca organiczna, ale połączona z gotowością do walki zbrojnej. Czyli przygotowywać się, szykować się do walki zbrojnej, ale w jaki sposób? Nie pokrzykując, nie skacząc do gardła zaborcy, ale wzmacniając społeczeństwo ekonomicznie, kulturalnie, nie dopuszczać do tego, żeby nastąpiło wynarodowienie, wykorzenienie języka, przede wszystkim zaś wykorzystać. Lepiej ci być na tym, wiesz? Bo jak na tym obiektywie. Bo wtedy widzisz, jak zrobił ruchy, zawsze się trochę się kręciło źle. Dłużej tu nie mogę.
Księżyc zaszedł hen za lasem, we wsi gdzieś czekają psy. I nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, thank you.
80. rocznica rozstrzelania obywateli obu tych gmin, które miało miejsce 20 października 1939 roku. Na Książkim Rynku rozegrała się wielka tragedia, której świadkami byli mieszkańcy. Ci ostatni już zapewnie do końca swojego życia musieli żyć z traumą powstałą po tym, co zobaczyli, a do obejrzenia czego zostali zmuszeni przez okupantów. 8 dekad później spotykamy się w tym samym miejscu, o podobnej porze, aby upamiętnić ofiary tej okrutnej zbrodni. Zapewne żadna z niewinnie straconych 17 osób nie przypuszczała wówczas, że w ten sposób zakończy swoje życie. Ta tragedia najdobitniej pokazuje, jak kruche jest ludzkie istnienie, jak zmienny i przewrotny bywa los. W tamtym czasie nie trzeba było popełnić przestępstwa, nie trzeba było mieć żadnej winy, aby zostać bezprawnie osądzonym i skazanym na karę śmierci. Proszę Państwa, dowódcą dzisiejszych uroczystości jest komendant Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Linia Bohaterów Wiosny Ludów Książ Wielkopolski Mariusz Wojciechowski. Za chwilę zostanie wystawiona warta honorowa przy pomniku rozstrzelanych 20 października 1939 roku. Wartę honorową wystawi Grupa Rekonstrukcyjna Kosynierzy w składzie Dariusz Chorała, Bogdan Lewandowicz, Robert Frąckowiak, Rafał Grajek. Warta honorowa przed uroczystościami została wystawiona również przy mogile rozstrzelanych na cmentarzu parafialnym w Książy Wielkopolskim. Warta honorowa wystawiona została przez Młodzieżową Grupę Rekonstrukcyjną Kosynierzy ze Szkoły Podstawowej w Książy Wielkopolskim imienia Wiosny Ludów.
Za moment odśpiewamy wspólnie hymn państwowy. Na maszty wzniesiona zostanie flaga Polski i ustanowiona uchwałą Rady Miejskiej w Książy Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 roku flaga gminy Książ Wielkopolski. Poczet flagowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkopolskim w składzie Mieczysław Żółtowski, Dariusz Koczorski, Radosław Leśny oraz poczet Kurkowego Bractwa Strzeleckiego imienia bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim w składzie Roman Pelczyk, Przemysław Józiak, Leszek Ignaszek. Oprócz samorządu i mieszkańców gminy Książ Wielkopolski bardzo ważny w tegorocznych uroczystościach jest liczny udział i duże zaangażowanie mieszkańców, potomków rodzin rozstrzelanych pochodzących z gminy Książ, ale również z gminy Dolsk. Samorząd miasta i gminy w Dolsku jest dziś współorganizatorem rocznicowych obchodów, a także partnerem w pogłębieniu pamięci i wiedzy historycznej dotyczącej tej ogromnej tragedii sprzed 80 lat. A teraz proszę wszystkich Państwa o wspólne odśpiewanie hymnu Polski. Poczty sztandarowe, patrzysz! Na prawo, patrz! Poczty flagowe, patrzysz! Dla uczczenia 80. rocznicy rozstrzelania mieszkańców ziemi książkiej i dolskiej flagę państwową podnieś! Poszli sztandarowe, poszli! To dla nas bardzo ważne, że jesteście Państwo dziś tu, na rynku w Książu Wielkopolskim. Że nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, lokalnych instytucji i organizacji, placówek oświatowych, pocztów sztandarowych i delegacji z obu gmin, Książa Wielkopolskiego i Dolsk. Najważniejsza jest jednak obecność potomków i rodzin rozstrzelanych, mieszkańców ziemi książkiej i dolskiej.
bo to dla nich jest zawsze bolesny i trudny moment. Niektórzy, aby wziąć udział w dzisiejszych uroczystościach, pokonali kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy kilometrów. W ramach tegorocznych obchodów na rynku ustawiony został kulokwet, na którą mogą Państwo zobaczyć wizerunki bohaterów ziemi książkiej i dolskiej z 1939 roku. Jest to artystyczna interpretacja artystyki grafika Marcina Krolskiego. Ta minimalistyczna kolorystyka i forma mają na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na uwiecznione na grafikach osoby oraz na tragizm ich sytuacji. Zatrzymanie się na moment i poświęcenie uwagi temu, co ważne, a zarazem ulotne. Jeden z wizerunków różni się od pozostałych. Został wykonany przez artystkę Elżbietę Kidacką i ukazuje wizerunek Maksymiliana Cygalskiego, obrońcę Poczty Polskiej w wolnym mieście Gdańsk w 1939 roku, który pochodził z Zawór, z gminy Książ Wielkopolski i przez całe swoje niespełna 40-letnie życie dumnie walczył w obronie ojczyzny. Tak było aż do pamiętnego dnia 5 października 1939 roku, kiedy to na podstawie bezprawnego wyroku niemieckiego sądu wojennego został w Gdańsku rozstrzelany. Ponieważ tragedia ta rozegrała się również 80 lat temu, dotyczyła syna ziemi książkiej, a jego los tak bardzo okazał się zbieżny z losem 17 rozstrzelanych na Książkim Rynku mieszkańców, pragnęliśmy jako samorząd przy okazji dzisiejszych rocznicy wspomnieć także tego wielkiego polskiego patriota. Usłyszeli Państwo krótki recital mieszkańców Książa Wielkopolskiego, wybitnych muzyków i absolwentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, pani Anity Szymanowskiej i pana Mariusza Śląskiego. Od wtorku w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski będzie można obejrzeć wystawę poświęconą operacji Tannenberg oraz wystawę Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu o nazwie Zagłada Wielkopolski Herb. Wystawy te od 5 listopada będzie można również zobaczyć w holu Urzędu Miasta i Gminy Dąbrz. A teraz proszę o zabranie głosu burmistrza Książa Wielkopolskiego, pana Teofila Marciniaka, panią burmistrz miasta i gminy Dolsk, panią Barbarę Wyżwińską. Zapraszam także pana posła Witolda Czarneckiego, który odczyta list od prezydenta Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, który premier wystawił specjalnie na dzisiejszą uroczystość. Zapraszam. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na płycie rynku w Książ Wielkopolskim celem uświęcenia pamięci tych ofiar, które zginęły w 1939 roku w obronie naszej ojczyzny. To już 1 września, 80 lat temu, Polska została napadnięta z trzech stron. Z morza, z lądu, z powietrza. 8 września 1939 roku pierwsze oddziały wojsk niemieckich wkroczyły do Książa. Tutaj na tej płycie rynku niemiecki dowódca wojsk niemieckich zebrał wszystkich mieszkańców Książa i okolic z przekazem, że mają być całkowicie poddani. Wprowadzono szereg restrykcji, między innymi godzinę policyjną od godziny 18. Zaciemnianie okien w poszczególnych domostwach,
oddanie odbiorników radiowych, oddanie aparatów fotograficznych, oddanie broni i szereg innych restrykcji. Wprowadzono język niemiecki jako urzędowy. Nie wolno było posługiwać się językiem polskim w przestrzeni publicznej. I 17, 18 i 19 października rozpoczęto aresztowania mieszkańców Książa Dolska i okolic. Tak jak mówił pan doktor podczas swojej prezentacji historycznej, podczas mszy świętej, chodziło o likwidację elit. Kto tymi elitami był z naszej gminy? Ja przygotowałem kilka życiorysów tych osób, które tutaj były rozstrzelane na wysokości rynku po prawej stronie. To był Jan Zwierzchlewski, lat 42, z Książa, kupiec, właściciel sklepu Bławatów, powstaniec wielkopolski, oficer rezerwy Wojska Polskiego, aktywny działacz Towarzystwa Powstańców i Wojaków, członek Bractwa Kurkowego, człowiek o wielkim autorytecie społecznym. W dniu 8 września 1939 roku rano próbował z Janem Cyplikiem i kilkoma innymi ochotnikami utworzyć oddział samoobrony, co na szczęście nie doszło do skutku. Zaproszony przez Paula Diefenbachera na posterunek policji w celu złożenia pewnych wyjaśnień, został podstępnie aresztowany. To samo dotyczyło Stefana Derfera, lat 62, z Brzustowni. Administrator majątku, wielki patriota, zdecydowanie odmówił przyjęcia obywatelstwa niemieckiego, co było powodem jego aresztowania. Kolejny mieszkaniec Książa, Jan Cyplik, lat 55, z Książa, dyrektor Banku Ludowego, powstaniec wielkopolski, oficer rezerwy Wojska Polskiego, od 1929 roku prezes Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Książu, inicjator budowy pomnika powstańców wielkopolskich na cmentarzu w Książu, organizator rocznicowych obchodów Powstania Wielkopolskiego i Wiosny Ludów, członek Bractwa Kurkowego, bez którego nie odbyła się w Książu w latach międzywojennych żadna uroczystość, państwowa jak i kościelna, znany działacz społeczny o zdolnościach przywódczych. Stanisław Nowak, lat 35, z Małachowa, kierownik szkoły, prowadził oświatę dorosłych, organizował akademię i odczyty. Dorosk, panią Barbarę Wierzbińską. Szanowni Państwo, tak jak powiedział mój czcigodny przedmówca, spotkaliśmy się w dniu szczególnym, upamiętniającym ten dzień sprzed równo 80 lat. Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym, na Książskim Rynku, który jest niemym świadkiem tych tragicznych wydarzeń. Spotkaliśmy się, by oddać hołd i uczcić pamięć bestialsko zamordowanych obywateli ziemi książkiej i dolskiej, rozstrzelanych strzałem w tył głowy. Spotkaliśmy się tu, Szanowni Państwo, również w innym celu. Spotkaliśmy się, by spłacić swoisty dług. Dług wobec tych, którzy oddali życie, abyśmy my mogli dziś żyć w wolnym, bezpiecznym kraju. Szanowni Państwo, ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Szanowni Państwo, pamiętajmy. Dziękuję. Głos zabrała pani burmistrz miasta i gminy Dorsk, pani Barbara Wierzbińska. Teraz zapraszam pana posła Witolda Czarneckiego, który odczyta list od pana prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.
Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, panie burmistrzu, szanowni państwo. W piątek dostałem telefon z kancelarii prezesa Rady Miejskiej z prośbą, żebym reprezentował premiera na dzisiejszej uroczystości. Czynię to szczególnie, jestem temu za to wdzięczny, bo i w mojej rodzinie w czasie okupacji zostali zamordowani brat mojej matki, zginął brat mojego dziadka, więc jestem bardzo zaszczycony, że mogę ten list odczytać. Prezes Rady Ministrów, Książ Wielkopolski, dnia 20 października 2019 roku. Organizatorzy i uczestnicy uroczystości z okazji 80. rocznicy akcji Tannenberg w Książu Wielkopolskim. Szanowni państwo, niektóre daty są zbyt ważne, by znajdowały się wyłącznie w kalendarzach. Powinny zapewne, zapewnić, powinno się zapewnić miejsce w naszej narodowej pamięci. Taką datą jest 1 września 1939 roku, gdy wraz z inwazją hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczął się straszliwy okres w dziejach ludzkości, II wojna światowa. Dziś spotykają się państwo, by uczcić pamięć Polaków zamordowanych 80 lat temu w akcji Tannenberg, mającej na celu eksterminację polskiej warstwy przywódczej i inteligencji ziem zachodnich. Wszystkich państw zgromadzonych na tej uroczystości zapewniam o mojej pamięci i przekazuję wyrazy szacunku. Oddajemy hołd zabitym przez nazistów Polakom nie tylko w Książu Wielkopolskim, ale także w 13 innych wielkopolskich miejscowościach. To właśnie na tych terenach rozpoczęła się akcja Tannenberg, która w ciągu zaledwie 3 dni pochłonęła setki ofiar. Wspominamy naszych rodaków, którzy ze względu na swoją działalność publiczną oraz patriotyczną uznani zostali za szczególnie niebezpiecznych dla III Rzeszy. Ich śmierć w masowych egzekucjach miała wzbudzić strach i przede wszystkim pozbawić lokalne społeczności liderów będących naturalnymi kandydatami, by stanąć na czele ruchu oporu. Jako Polacy winni im jesteśmy najwyższy szacunek i zobowiązanie, że zapiszemy ich los w pamięci pokoleń. Szanowni państwo, przekazuję wyrazy wdzięczności inicjatorom tego przedsięwzięcia, jego uczestnikom i tym, którzy przyczynili się i przyczyniają do organizacji rocznicowych uroczystości. To piękny przykład zaangażowania w sprawy ważne dla naszego narodu. Dowód zachowywania w zbiorowej pamięci tragicznych kart polskiej historii. Serdecznie państwu za to dziękuję. Z wyrazami szacunku, Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Drodzy Koło Pszczelarzy Książ Wielkopolski, Szkoły Podstawowej Książ Wielkopolski imienia Wiosny Ludu, Szkoły Podstawowej w Mchach imienia arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Szkoły Podstawowej w Fałkowie Kościelnym imienia Powstańców Wielkopolskich, Szkoły Podstawowej w Dorsku imienia Janusza Kusocińskiego, Szkoły Podstawowej w Masłowie imienia Jana Brzechów, Szkoły Podstawowej w Chrząstowie, 8-letniej niepublicznej Szkoły Podstawowej imienia księdza prałata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkopolskim, Polskie Stronnictwo Ludowe, Strzeleckie Bractwo Górkowe imienia Bohaterów Wiosny Ludów, Koło Wędkarskie PZW nr 18 w Książu Wielkopolskim, Chór Konsensus, Koło Łowieckie Knieja w Książu Wielkopolskim, Nadleśnictwo Piast, Poczet Sztandarowy Powstańców Wielkopolskich, Poczet Sztandarowy Bractwa Górkowego w Dolsku. Bardzo licznie zebrali się na rynku dziś przedstawicieli środowisk ochotniczych straży pożarnych przeważającej grupie z gminy Dąbsk, a także z gminy Książ Wielkopolski. Jest to bardzo wyjątkowa inicjatywa strażaków, ochotników, którzy utożsamiają się z lokalnym patriotyzmem. W uroczystościach udział biorą również Grupa Rekonstrukcyjna Kostrzynierz, Ochotnicza Straż Pożarna gminy Dolsk i gminy Książ, Grupa Młodzieżowa Szkoły Podstawowej, Chór Konsensus, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Dolsku i w Książ, Orkiestra Dęta i Mażoretki.
Podczas mszy świętej mieli Państwo okazję usłyszeć wykład historyczny wykonany przez doktora Marka Rezlera. Dwa dni temu w European Security Academy we Włoszech w Kach odbyło się wyjątkowe spotkanie pełne emocji i wzruszeń z mieszkańcami gminy Dolsk i Książ, które poświęcone było pamięci tragicznie rozstrzelanych. Najważniejszymi gośćmi tego dnia byli potomkowie ofiar, którzy wspominali swoich dzielnych przodków. Część historyczną, merytoryczną przygotował pan Tomasz Cieślak z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu 80. rocznicę rozstrzelania mieszkańców ziemi książkiej i dolskiej objął patronatem honorowym. Proszę teraz o złożenie kwiatów pod pomnikiem rozstrzelanych 20 października 1939 roku. Pana Witolda Czarneckiego, który składa wieniec w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Panią burmistrz Dolska Barbarę Wierzbińską, która składa wieniec w imieniu społeczności gminy Dolsk. Pana burmistrza Książa Wielkopolskiego, pana Teofila Marciniaka, który składa wieniec w imieniu społeczności gminy Książ Wielkopolski. Proszę o podświetlenie płyty rynku. Proszę delegację o złożenie kwiatów pod pomnikiem.
Proszę Państwa, właśnie zostały włożone kwiaty w imieniu społeczności dolskiej, książkiej oraz w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo dziękuję. Samorząd Gminy Dolsk zaprasza serdecznie wszystkich Państwa na koncert pieśni i piosenek patriotycznych, który odbędzie się 8 listopada o godzinie 17 w sali widowiskowej w Dolsku. Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Już za chwilę będą Państwo mieli okazję zobaczyć przepiękne widowisko artystyczne, które przygotowane zostało przez młodzież Szkoły Podstawowej w Masłowie. Głównym reżyserem jest pani Beata Szafranik. W tworzeniu spektaklu udział wzięły pani Anita Towarek i pani Magdalena Sochan. W tę niecodzienną inscenizację zaangażowali się młodzi ludzie. Jest to o tyle ważne, że mimo, że ich wiedza o tym wydarzeniu, jakie miało miejsce 20 października 1939 roku i tragicznie II wojny światowej, pochodzi z różnych przekazów, najczęściej podręczników i rodzinnych opowieści. To, co chcieli czynnie włączyć w dzisiejsze obchody, za chwilę Państwu zaprezentuję. Drodzy Państwo, to świadectwo najmłodszych uczestników dzisiejszych uroczystości, że pamiętają o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. Przed Państwem widowisko Teatru Ulicznym przygotowane przez Szkołę Podstawową w Masłowie. Zapraszamy. Thank you.
Antoni Borowicz z Książa, kupiec, lat 32. Jan Cyplik z Książa, dyrektor Banku Ludowego, lat 53. Stefan Derfer z Brzustowi, administrator majątku, lat 62. Czesław Lis z Konarzec, robotnik rolny, lat 21. Henryk Łagocki z Książ, właściciel mleczarni, lat 43. Józef Szczepański z Książa, leśniczy, lat 57. Franciszek Zwierzchlewski z Książa, kupiec, lat 42. Ignacy Wielerzewski z Orsk, stolarz, lat 75. Tadeusz Wielerzewski z Orska, kołodziej, lat 36. Józef Alojzy Burdajewicz, burmistrz Dolska, lat 44. Antoni Jędrzejczak z Ostrowieczna, rolnik, lat 62. Ludwik Kosowicz z Dolska, stolarz, lat 58. Andrzej Mazurkiewicz z Dolska, kupiec, lat 34. Ignacy Mnicki z Pokrzywnicy, ziemianin, lat 41. Stanisław Nowak z Małchowa, kierownik szkoły, lat 35. Tomasz Paul z Dolsk, major rezerwy Wojska Polskiego, lat 58. Andrzej Święcicki z Trąbinka, dzierżawca majątku, lat 36. Maksymilian Cygalski, obrońca Poczty Polskiej w Gdańsku, lat 39. Cześć ich pamięci. Proszę Państwa, już za moment kolejne widowisko, tym razem przedstawione za pomocą nowoczesnych technik laserowych. Niewinnie stracenie. To projekt, którego pomysłodawcą jest Koło Gospodyń Wiejskich Gogole Wysiącz. Uzyskał on dofinansowanie ze środków gminy Książ Wielkopolski, Wojek Polski. W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich Gogole Wysiącz zapraszam Państwa na to niezwykłe wydarzenie. Proszę, aby spojrzeli Państwo na kamienicę, która znajduje się naprzeciwko.